Piotr Kropotkin do Młodzieży, rozdział pierwszy. Młodzieńcy, do Was wyłącznie dziś się zwracam. Staruszkowie, to jest ludzie duchem i sercem starzy, niechaj raczej odłożą tę książkę i nie męczą na próżno czytaniem oczu, albowiem nic im ona nie da. Wyobrażam sobie, że liczycie lat 18 do 20, że kończycie wykształcenie lub naukę rzemiosła i wchodzicie w świat. Mniemam, że wolni jesteście od przesądów, które się Wam wpoić starano. Nie obawiacie się diabłów i nie będziecie słuchać czczych bredni kleru. Nie należycie oczywiście do tych Przykrych okazów ludzkości z okresu upadku, do tych wesołków, którzy całymi dniami odmierzają trotuary w modnych spodniach, którzy nosząc swe spłowiałe oblicze, już w młodości myślą jeno o uciechach jałowych. Sądzę natomiast, że jesteście ludźmi zdrowymi, spragnionymi rozumnej pracy i dlatego do Was się zwracam. Niezawodnie zadaliście sobie nieraz pytanie, Czym będę? Zdajecie sobie dobrze sprawę z tego, że zdobyliście pewną ilość wiedzy lub że poznaliście jakieś rzemiosło. Kosztem społeczeństwa. Pamiętajcie o tym. Nie po to, by jedno lub drugie służyć Wam miało za narzędzie wyzysku. Trzeba na to być do gruntu zepsutym i z żartym wadami, by w Waszym wieku, nie pragnąc złożenia całego zasobu uzdolnień, wiedzy i siły na służbę tym, którzy marnieją w ciemnocie i nędzy. Nieprawdaż to było Waszym marzeniem? Pomówimy o tym, jak marzenia Wasze wcielić w rzeczywistość. Nie wiem, w jakich warunkach urodziliście się i wychowali. Może jako ulubieńcy losu otrzymaliście wykształcenie naukowe. Nie jeden z Was będzie doktorem, adwokatem, autorem lub uczonym. Otworzy się przed Wami szerokie pole działalności, wejdziecie w życie z szeroką wiedzą, zaprawieni do pracy. A może będziecie zacnymi rzemieślnikami. Wasze wiadomości naukowe nie wybiegają poza szczupły zakres szkoły elementarnej. Za to znane Wam jest dobrze twarde życie pracy naszych robotników. Zajmijmy się najprzed pierwszą możliwością. Wyobraźmy sobie, że jeden z was jest lekarzem. Jutro wezwie doktorze, robotnik do chorej. Poprowadzi się w jeden z tych brudnych, wąskich zaułków, gdzie to sąsiadki witają się, podając sobie ręce poprzez ulicę ponad głowy przechodniów. Przy marnym świetle kopcącej lampki Dusząc się gęstym powietrzem i wyziewami, wspinasz się na piąte piętro po schodach brudnych i stromych, wchodzisz do izby ciemnej i zimnej, gdzie w kącie, wśród brudnych łachmanów, leży chora, okryta jakimiś strzępami, dzieci blade, wynędzniałe, drżące z zimna, obrzucając cię pytaniem szeroko rozwartych oczu. Mąż całe życie pracował po 12-13 godzin na dobę, bez względu na męczącą pracę, a teraz od trzech miesięcy pracy znaleźć nie może. I dawniej zdarzało się przymusowe bezrobocie, powtarza się to periodycznie co roku, lecz wtedy żona chodziła na zarobek dzienny, może zarabiała, piorąc twoje koszule. Oto jednak od trzech miesięcy żona nie dźwiga się z łóżka i przeraźliwe widmo nędzy i głodu zaziera rodzinie w oczy. Co przepiszesz chorej, panie doktorze? Ty, który wiesz, że jedyną przyczyną jej choroby jest niedostateczne odżywianie i brak powietrza? Dobry bewstyk codziennie, ruch umiarkowany na świeżym powietrzu, pokój suchy i ciepły, jakaż to ironia, czyż ona nie wie bez Twojej porady, czego jej trzeba? Jeśli zdołasz natchnąć tych ludzi zaufaniem ku sobie i wdasz się z nimi w rozmowę, to dowiesz się, że za przepierzeniem mieszka prasowaczka, która męczy nieustannie dusze rozdzierające kaszel, Że o piętro niżej wszystkie dzieci leżą w gorączce. Że praczka zamieszkująca suterenę do wiosny nie dociągnie, a w domach sąsiednich jeszcze gorzej. Co poradzisz tym wszystkim chorym? Dobre odżywianie, zmianę klimatu, pracą mniej wyczerpującą. Na pewno nie zdobędziesz się na taką radę i wymkniesz się co prędzej z rozdartym sercem, z przekleństwem na ustach. Nie otrząsnąłeś się jeszcze z wrażenia tej okropnej niedoli, a tu kolega opowie ci, jak to po niego przed chwilą przyjechał wysłany lokaj, jak zaprowadził go do wytwornego apartamentu, dotrapionej trapionej bezcennością eleganckiej damy, której życie całe schodzi na uganianiu się za strojami, wizytami, tańcami, na nieustannych sprzeczkach z głupim mężem. Kolega twój zapisał jej spokojny tryb życia, dietę niepodniecającą, więcej przechadzek i gimnastykę pokojową, która ma poniekąd zastąpić celową twórczą pracę. Jedna umiera, albowiem nigdy nie zaznała sytości i odpoczynku, druga niknie dzięki temu, że nie wiedziała przez całe życie, co to praca. O ile należysz do tych biernych natur, które z lekkim sercem ze wszystkim się godzą, a wobec najsmutniejszych faktów poprzestają na czych słowach i pocieszają się kuflem piwa, to naturalnie oswoisz się niebawem z tymi kontrastami i postarasz się wszelkimi sposobami stanąć w rzędzie uprzywilejowanych, aby nie znaleźć się jakoś wśród uciemiężonych. Ale jeżeli człowiekiem jesteś, jeśli na każde uczucie reagujesz czynem właściwym, jeżeli instynkt samozachowawczy nie zabił w Tobie doszczętnie istoty myślącej, to powiesz, wyszedłszy z domu nędzy i cierpienia, to niesprawiedliwe tak dłużej być nie może. Nie leczyć choroby trzeba, lecz zapobiegać im, Nieco dostatku, więcej rozwoju umysłowego, a połowa chorób zniknie z oblicza Ziemi. Precz z lekarstwami zacząć trzeba od powietrza, strawy, pracy niewyczerpującej. Medycyna bez tych warunków to tylko złudzenie i szalbierstwo. W takiej chwili zrozumiesz, czym jest socjalizm? Zapragniesz bliżej się z nim zapoznać, a jeżeli altruizm nie jest dla ciebie jedynie pustym dźwiękiem, i jeżeli zastosujesz ścisłe metody przyrodnika do badania zagadnień społecznych, to staniesz w naszych szeregach i będziesz wraz z nami kładł podwaliny pod gmach rewolucji socjalnej. Może się zdarzyć, że powiesz sobie: rzucę praktykę, poświęcę się nauce, Śladem fizyka, astronoma, chemika oddam się tej bezgranicznej radości płynącej z poznania tajników przyrody i rozwijania władz umysłowych. Powiedzcie mi, proszę, czym się w takim razie różni uczony zajmujący się nauką od pijaka, który szuka w życiu tylko prymitywnych rozkoszy i znajduje je w winie? Źródło radości uczonego daje radość silniejszą i trwalszą, to prawda, lecz w tem cała różnica. Obydwaj, uczony i pijak, widzą jeden i ten sam cel egoistyczny. Zadowolenie osobiste. Powiesz mi na to, że nie pragniesz tego egoistycznego szczęścia. Przez oddanie się nauce chcesz być pożyteczny dla całej ludzkości. Myśl ta będzie zawsze twą gwiazdą przewodnią w badaniach naukowych. Piękne złudzenie. Czyż... Nie pieścił go każdy z nas, stawiając pierwsze kroki na drodze prasy świeżo naukowej? Lecz jeżeli istotnie pamiętasz o ludzkości, jeżeli uszczęśliwienie jej to cel Twych prac naukowych, to nie możesz uniknąć chwili, w której przyjdzie przeraźliwa świadomość, iż w społeczeństwie dzisiejszym nauka teoretyczna nie jest niczym innym jak przedmiotem radosnych rozkoszy. Dla przeważnej części społeczeństwa niedostępna służy wyłącznie kłosło życia znikomej garstki wybranych. Spójrzcie i obaczcie, że to już wiek minął od ustalenia przez naukę zdrowych zasad kosmogonicznych i policzcie tych, którzy je zgłębili, wypracowali w sobie pogląd krytyczny, naukowy na otaczający wszechświat. Nie ma ich nad kilka tysięcy. Ginących wśród setek milionów, których umysł tonie w przesądach i zabobonach, godnych ludzi dzikich, którzy są igraszką w rękach duchowieństwa. Spójrzcie tylko, ile uczyniła nauka w kierunku sformułowania racjonalnych zasad higieny fizycznej i obyczajowej. Uczy nas ona, jak życie ułożyć, aby utrzymywać w drobnym stanie. Ukazuje nam drogę do dobrobytu intelektualnego. A mimo wszystko, cały ogrom tej pracy naukowej jest tylko martwą literą, nie przekracza progu pracowni uczonego. I dlaczegoż to? Dlatego, że nauka istnieje dotychczas tylko dla uprzywilejowanych, że etyka moralności społecznej dzieląca ludzi na kapitalistów i najemników. Obraca wszelkie przepisy nauki, traktujące o poprawie warunków życia, w naigrywanie się z dziewięciu dziesiątych ludzkości. Mógłbym Ci przytoczyć wiele jeszcze przykładów na poparcie mego twierdzenia, lecz i sam je znajdziesz. Wyjdź tylko z pracowni Fausta obstawionej księgami. O zakurzonych, nieprzepuszczających światła dziennego oknach, i spójrz na wszystko, co się dookoła ciebie dzieje. Dziś, w naszej epoce, nagromadzenie praw i odkryć naukowych nie jest rzeczą najważniejszą. My winniśmy rozpowszechniać, wprowadzać w życie te prawdy, które nauka już zdobyła. Musimy uczynić je dobrem, dostępnym całemu ogółowi ludzi. Ku temu dążyć winniśmy, aby ludzkość cała była zdolna przyjąć je, aby nauka stała się podstawą życia, a nie była jak dotychczas przedmiotem radosnego zbytku. Wymaga tego sprawiedliwość. Co więcej, leży to w samym interesie nauki. Tylko wówczas nauka postępuje, gdy nowe prawdy padają na podłoże, przygotowane do ich przyjęcia. Trzeba było trzech pokoleń, by Nauka Darwina o zmienności gatunków dopiero z ust jego wnuka została przyjęta i uznana przez uczonych akademików, nie bez pewnego nacisku ze strony ogółu. Uczony, podobnie jak poeta i artysta, jest wytworem tego otoczenia, w którym się obraca. Jeżeli przyjmiesz się tymi wszystkimi myślami, to zrozumiesz, że. Przede wszystkim należy dokonać przewrotu całego ustroju współczesnego, który pozwala obfitować uczonym w prawdy naukowe, gdy jednocześnie wtrąca większą część ludzkości w te roki, w których żyła przed pięciu, dziesięciu wiekami, zmusza ich do losu niewolników i maszyn, niezdolnych przyswoić sobie zdobyte przez naukę prawdy. Tego dnia, kiedy przejmiesz się tą ideą szeroką, ludzką i głęboko naukową, porzucisz pragnienie zajęcia się oderwaną, czystą nauką ze wszystkich sił starać się będziesz zmienić cały istniejący ustrój, a jeżeli nie opuścić się bezinteresowność kierująca poprzednio Twoimi badaniami naukowymi, to przejdziesz do obozu socjalistycznego uwolnisz się od różnych sofizmatów i że w naszych szeregach. Powiesz, dość już pracowałem dla uprzyjemnienia życia tych, którzy i tak dobrze żyją. Poświęcę swą wiedzę, uzdolnienie i siły ku oswobodzeniu uciśnionych. I bądź przekonany, że wtedy świadomość spełnionego obowiązku i harmonii między twoimi uczuciami czy nami Obudzi w Was siły, których istnienie nawet nie przypuszczacie. W dzień, w którym dokona się przewrotu, nauka, która czerpać będzie nieprzebrane siły ze swobodnej, zbiorowej współpracy, całej armii pracowników, wzbije się wspaniałym wzlotem, w porównaniu z którym dotychczasowe postępy okażą się jedynie ćwiczeniami uczniowskimi. Dzień ten niedaleki, chociażby się gniewali wasi pedagogowie. Wtedy wolno będzie rozkoszować się nauką. Rozkosz ta będzie dostępna dla całej ludzkości. Czytała dla was Wienika w imieniu innej czytelni dziękuję za wysłuchanie audiobooka.